Rozwiąż równanie. Jeżeli mamy równanie, w którym występuje x w wyższej potędze niż potęga druga oraz mamy cztery wyrażenia, możemy spróbować rozwiązać to równanie przez tak zwane grupowanie. Grupowanie wyrazów polega na tym, że z dwóch pierwszych wyrazów wyciągamy wspólny czynnik przed nawias i z dwóch kolejnych również wyciągamy wspólny czynnik przed nawias. Staramy się to robić w ten sposób, aby w nawiasach pojawiło się dokładnie to samo. Z dwóch pierwszych wyrażeń wspólnym czynnikiem, który ciągniemy przed nawias, będzie x do potęgi drugiej. Na pierwszym miejscu wpisuję liczbę, która pomnożona przez x do drugiej da nam 4x do trzeciej. Oczywiście będzie tu z przodu czwórka. I teraz x już mam do potęgi drugiej, czyli żeby wyszła mi potęga trzecia, muszę jeszcze pomnożyć przez x do potęgi pierwszej. Jedynki oczywiście nie piszemy. Następnie tu mamy znak plus, więc przepiszemy znak plus. Ta liczba, którą tutaj wpiszę, pomnożona przez x do drugiej, z powrotem ma nam dać x do drugiej. Oczywiście jest to 1. Sprawdźmy. X do drugiej razy x do pierwszej to jest x do trzeciej razy 4. 4x do trzeciej. X do drugiej razy 1 to jest x do drugiej. Mamy x do drugiej. Teraz, o ile da się zgrupować wyrazy, to ten nawias możemy sobie przepisać. I przed ten nawias pisać liczbę, która pomnożona przez każde z tych dwóch wyrażeń z nawiasów da nam z powrotem to, co było. Czyli zastanówmy się, jaka liczba pomnożona przez 4 da nam minus 16? Oczywiście jest to minus 4. Sprawdźmy. Minus 4 razy 4 daje minus 16. I tutaj był x potędze pierwszej, tu również mamy x potędze pierwszej. Minus 4 razy 1 daje minus 4, mamy również minus 4. Czyli tym razem grupowanie wyrazów powiodło się. Teraz ten nawias, który się powtarza, będziemy traktować jako wspólny czynnik, który będziemy znowu wyciągać przed nawias. Dostaniemy. Nasz nawias przepisujemy. Otwieramy kolejny nawias i teraz to, co nam wystawało poza nawiasem, będziemy wprowadzać do drugiego nawiasu. Czyli dostaniemy. Tu wystawało nam x do drugiej. Tutaj mamy minus 4. To się równa 0. Mamy tu iloczyn dwóch liczb. Liczba znajdująca się w pierwszym nawiasie razy liczba znajdująca się w drugim nawiasie. Między nimi jest iloczyn. Kiedy iloczyn dwóch liczb daje nam 0? Czyli zastanawiamy się, jeśli pomnożymy dwie liczby przez siebie, to jakimi liczbami muszą być te liczby, aby dostać 0? Oczywiście przynajmniej jedna z nich musi być 0. Czyli albo pierwsza liczba jest 0, czyli 4x plus 1, albo druga liczba jest 0. Czyli x kwadrat minus 4. To rozwiążmy te dwa równania. X zostawiamy po stronie lewej, liczbę przerzucamy na stronę prawą. Następnie między czwórką a x jest mnożenie, czyli będziemy dzielić obustronnie przez 4. OK. Tutaj możemy czwórkę przenieść na prawą stronę równania. Dostaniemy x kwadrat równa się 4. Aby obliczyć x, obustronnie będziemy pierwiastkować pierwiastkiem drugiego stopnia. Czyli po lewej stronie zostaje nam x. A teraz zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 4. Oczywiście jest to 2 lub będzie to minus 2. Stąd wynika,
że nasze równanie ma trzy rozwiązania. Minus 1 czwarta, 2 oraz minus 2.